No. Dzisiaj będzie kapuś taki szanali i takie kluzetki. Zostały ziemniaki dostały i trzeba będzie to przerobić na kluski i będzie z kapustą kiszoną. Na obiad. Mrzoną kapustą właśnie smażę ją. Na lekkim smalcyku. Mam odróbkę mąki wsypanej, jeszcze jajko dodam. Do ziemniaku, nie? Dajemy to. Robić kluski, tak. Ugniatać. Łączyć. Przywarło.
zbędą ziemniaki z poprzedniego obiadu. Nie trzeba ich wyrzucać, można je przerobić na kluski. Można je same zrobić kopytka, leniwe, albo na przykład takie kluski do tego zrobić z kapustą. Tam to sobie może robić każdy jakiś. Wstępnie tym łączę składniki, bo to są ziemniaki, ale później trzeba będzie i tak jeszcze ręcznie zrobić. No wtedy uwidzimy, czy trzeba będzie dosypać mączki z jajecznej. Pochle. Mamy jak klusacki. Lubię ten zapach. Zawsze zrobisz kluski, jak dodasz mąki i jajka. Chociaż bez jajka też można zrobić, da się. No trochę takie jałowce, ale według. Jak to nie ma jajka. Jeśli wszystko drogie. Więc trzeba się uczyć, robi tak, jak do mnie i za biedy robili, to i dzisiaj. Na sędziatki. To i trzeba. Mało do tego wracać, żeby później nie wiedzieć, żeby zrobić coś i z niczego. A choć i nawet jak nie ma biedy, ale to jest zawsze smaczne. Smaczne, pozywne i człowiek się czuje najedzony. No i to jest dobre, no po prostu dobre. I smaki dzieciństwa. Ja sobie na przykład taki na razie kulecki robię, a później sobie będę coś tam robić.
Ja się tylko nagrywam w czasie rzeczywistym, żeby to było wiadomo, jak to mniej więcej długo się robi. Bo kapustę, no to ino tyle, co zło otworzyła z słoika, co miała w słoiku taką naturalną kapustę kiszoną. I sobie ją podgrzewam. Smażę ją. Troszeczkę dolak wody, bo żeby nie było za sucho. Nawet jak jest taką dżubecka zimniaczków, ale to już zrobić, nie? Gruli, on jest mnóstwo godali, gruli. Znaczy drogi tak godali gruli, nie? Tak bardziej tradycyjnie jest, no ale... Ale... Zabieg kozy zrobiono tam zimnioki. Zimnioki. Ta, to jest takie, tak się można powiedzieć, no tak spojrzcie mocno. Ja sama tak nie godam normalnie, tak. No tak, częściowo go do mnie. Ani w 100% w 100% po polsku, ani tak w 100% po pańsku. No na pewno nie tak. Po prostu to nie ma co podawać, bo to można zarobić na oko. Po prostu tak, to uznania, co by się tak lepiło, nie? Żeby się fajne formowały. I były takie nie za twarde, jak się gotuje. Tak trochę właśnie nie robimy całości. Wymyślałem coś z niczego. Dzisiaj wydaje pieniędzy stracić na coś innego, nie? Cokolwiek chodzą. Bo zastanowo oszczędzić nawet na auto. No, tylko dają grunt do grosza, nie? I o lepiej, a wy sobie możecie policzyć, ile od tego lepiej, bo ja tego nie widzę. No a to języku widać.
ile uwozgiela się go.
Thank you.
wojskowe rozetki potem. To by się nie stojało, to się uleje w lewo.
Thank you.